Trzymamy kciuki, ponieważ to i rekord Polski, i kwalifikacja to już ma zapewnione do, na mistrzostwa. Moim zdaniem jest taka szansa. Prowadzi, bo 300 metrów pozostało. 300 metrów, jak z czasem, minuta 37, ten czas nie może zatrzymać niestety. Bardzo szybko te sekundy uciekają. 200 metrów, proszę Państwa, 2,25 potrzebne. Na rekord Polski. Jeszcze 150 metrów. Zachęcam wszystkich do braw, do oklasków. Proszę Państwa, jest minimalna szansa, jest szansa. Ostatnie 100 metrów, ostatnia setka. Jeśli będzie, jeszcze stara się wytrzymać, stara się rączkami pracować mocno, rączkami do końca, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze kilka sekund, jeszcze ostatnie, jest czy nie jest? Pan Winia mówi, że jest, to jest, no brawo, ale to oficjalnie musi potwierdzić, brawo sądzę, że Państwa, nagrodzicie teraz siebie boiska oklaskami, które w tej chwili są wyłożone zupełnie na obie łopatki tradycyjnie na mecie. I jest to tam, pan Kilian potwierdza, że jest ten rekord 2,25,30. No rzadko się zdarza na tym stadionie o rekordy polskie tak łatwo są wyśrubowane, ale w tej chwili zawodniczka Górnika Nałbrzyk, podopieczna pana Grzesia Banaszka. Jakoś dziewczyny oddychają ciężko, zmęczone szalenie, ale szczęśliwe.